Witam Was na dzisiejszej pogadance o sztuce, pogadance u Witka. Będzie ona związana dalej z Vincentem Van Goghiem. Skończyliśmy na bytności Van Gogha w Paryżu. Były to 2 lata. W 1886 do 1888. Już w poprzednich odcinkach Wam powiedziałem, powiem tylko tyle, że w tym okresie zrealizował 200 obrazów, czyli bardzo wiele. Zafascynowany był impresjonistami, neoimpresjonistami. Przede wszystkim bardzo rozjaśnił swoją paletę. Zaczął stosować fiolety, błękity i piękne żółcie. Oraz był zafascynowany tak zwaną japońszczyzną. Sam był zbieraczem również drzeworytów japońskich i używał ich jako tło swoich obrazów. Ale znużony gwarem wielkiego miasta, bezustannymi nocnymi również dyskusjami z artystami, z impresjonistami, czyli takim szybkim tempem życia, postanowił skupić się i rozwijać dalej swoją stylistykę. W tym celu właśnie w 1888 wyjeżdża do Ar i na południe Francji szukać właśnie upragnionego słońca oraz, jak on to mówił, ekwiwalentu japońskich krajobrazów. Ląduje tam w lutym i jest mocno zdegustowany, miasteczko jest ponure, nie ma nic atrakcyjnego w zimie, wszystko jest smutne, w związku z tym Van Gogh no, zamyka się w sobie, spędza w ten sposób 3 miesiące. Jest troszeczkę zdegustowany, ale wraz z pojawieniem się wiosny, z rozkwitem tamtejszych sadów, ogrodów, następuje u niego wręcz eksplozja i chęć pracy twórczej. Maluje w tym okresie właśnie o tamtejsze sady, maluje pola, maluje żniwa, maluje siewców, maluje sławny most, no teraz sławny poprzez jego obrazy, sławny most zwodzony Var w 3 wersjach. Maluje żółty dom, który wynajął po to, żeby stworzyć kolonię artystyczną Var. Ten żółty dom jest po prostu zupełnie zniszczony, nie ma ogrzewania, nie ma prądu elektrycznego, jest bez toalety. Samemu nie mieszka w żółtym domu, lecz wynajmuje pokój w miejscowym hoteliku. Natomiast zaczyna remontować ten dom na tyle, na ile go stać. Zaczyna go przysposabiać przede wszystkim na przyjazd swojego, no, można powiedzieć w tym okresie tak o nim myślał, przyjaciela Paula Gauguina, który jest jednym z artystów w tej stajni, którą w stajni artystycznej jego brata Theo. Jest poza tym bardzo artystą pewnym siebie, bardzo apodyktycznym, jest generalnie symbolistą, jest w pewnym sensie przeciwieństwem nadwrażliwego Van Gogha, przeciwieństwem jego tej skromności van Goghowskiej, tej niepewności, delikatności, na uleganiu nastrojom. Gauguin jest człowiekiem, który uważa, że jest wielkim światowym artystą i niejednokrotnie daje znać, w ten sposób daje odczuć to innym osobom. W podobny sposób traktuje niestety również samego Vincenta. Następuje coś w rodzaju dziwnego układu między menadżerem Gauguina, czyli Theo Van Goghiem, bratem Vincenta, a samym Vincentem i Gauguinem, że ten przyjedzie do tego Ar, ale w gruncie rzeczy on przyjedzie do tego Ar nie dlatego, żeby tworzyć wspólnie w jakiejś kolonii właśnie artystycznej, tej dwuosobowej z Vincentem, ale przede wszystkim dlatego,
że brat Teo obiecał mu wystawę w Paryżu, no i zapłacił również honorarium. Czyli jak widzicie, nie jest to uczciwy układ od samego początku, jest to układ jak gdyby z pozycji siły i z pozycji wyższości Pola Gauguina. Natomiast sam Vincent jest potwornie szczęśliwy, jeżeli to jest dobre określenie, potwornie, wyjątkowo szczęśliwy, maluje swoje sławne słoneczniki, aby udekorować w ten sposób pokój Pola Gauguina. W tym czasie maluje również dwa sławne obrazy, to jest nocna, no, maluje nocną kawiarnię, to jest taka speluna miejscowa, gdzie nie do pici no, Żule, Menele i Towarzystwo Spod Ciemnej Gwiazdy spędza ostatnie godziny nocne, ponieważ albo nie ma gdzie nocować, albo nie ma na hotel, po prostu tam może po prostu spać przy stolikach. I sam Vincent pisze, że malując te miejsce, chciał sprawić wrażenie, że jest to miejsce ludzi upadłych, którym mogą zajść nawet mordercze i złowieszcze czyny. Nocna kawiarnia jest przepełniona czerwienią, zielenią, żółcią, rozświetlona lampami. No, sprawia wrażenie ponure i złowieszcze. Z tego samego cyklu, takich dziwnych, w gruncie rzeczy smutnych, ale bardzo zjawiskowych obrazów, jest następny, czyli zewnętrze tej kawiarni. To jest nocny taras nocnej kawiarni. Obraz bardzo specyficzny i swoisty, ponieważ występuje w nim przeciwstawienie światła nocnego gwiazd do światła sztucznego latarni i lamp no, na tym tarasie. Obecna krytyka, jeden z krytyków zauważa, że być może jest to trawestacja nawet Ostatniej Wieczerzy Leonarda da Vinci, ponieważ uznaje, że w pośrodku, postać pośrodku w białej tunice, prawdopodobnie kelner, może być utożsamiany z Jezusem Chrystusem, pojawia się osiołek, a ilość bohaterów to jest taka sama jak na obrazie Leonarda da Vinci. Oczywiście ta interpretacja jest bardzo, że tak powiem, interesująca i bardzo taka no, szokująca wręcz, natomiast no, większość jednak uznaje, że nie jest ona wcale uprawniona, nie jest ona, że bierze się w gruncie rzeczy z wyobraźni krytyka. Pojawia się w Gauguin w VAR i to jest po prostu taki okres początkowo dwumiesięcznego szczęścia, kiedy artyści ze sobą jednak współpracują, malują, rozmawiają, dyskutują wieczorami, bo przebywają w owej sławetnej spelunie tej kawiarni, dyskutują, rozważają, również korzystają z uciech, no mniejsza z tym. W każdym bądź razie w pewnym momencie dochodzi do jednak dysput o sztuce i zasadniczego konfliktu, ponieważ Gauguin mówi Van Goghowi, że za bardzo ulega impulsom natury, a powinien bardziej pracować abstraktywnie, no, znaczy bardziej z wyobraźni, bardziej ze swoich snów, bardziej ze swojej podświadomości korzystać, czyli bardziej stać się symbolistą. A Vincent na to mu odpowiada, że on w żaden sposób nie może obejść się bez żywych ludzi, bez żywej scenerii, bez owej żywej natury, która tak oddziaływuje na niego i uważa to za ważniejszy bodziec niż uleganie pokusom wyobrażania sobie czegoś, czego na przykład nie ma w realności, a jest tylko w wyobraźni jego artystycznej. W tym momencie oni się o to spierają, kłócą, są takimi mocnymi osobowościami, że dochodzi po prostu do kłótni dużych i do konfliktowych. Vincent van Gogh w pewnym momencie zauważa, że prawdopodobnie może nastąpić taka sytuacja, że Gauguin spakuje manatki i po prostu wyjedzie. I on znowu zostanie w tym sam, osamotniony. Ta koncepcja kolonii artystycznej, której miał przewodzić Paul Gauguin, runie. Zawiedzie też swojego brata, który liczył, że taka wizja zostanie zrealizowana. A jak wiecie, korzystał bezustannie ze wsparcia finansowego swojego brata. W związku z tym narasta potworny stres u Vincenta, no i taka bojaźń przed sytuacją, która może nastąpić. Niejednokrotnie pojawia się w nocy w sypialni Pola i kontroluje wręcz, czy jego współtowarzysz tam jeszcze jest. W każdym bądź razie konflikt narastał do tego stopnia, że 23 grudnia dochodzi do sławetnej sceny brutalnej w historii malarstwa, no, czyli zaatakowania
jak twierdzą krytycy i opisujący tą sytuację, zaatakowania Paula Gauguina przez Vincenta za pomocą brzytwy. Cała ta sytuacja jest bardzo mocno, że tak powiem, kontrowersyjna i znana jest tylko z opowieści. Naprawdę nikt do końca nie wie, jak to było. Finał jest taki, że nikomu się nic nie dzieje, ale Vincent wybiega z mieszkania, z tego żółtego domu, udaje się do Speluny, właściwie do domu publicznego, do niejakiej Rachel, prostytutki, której wręcza zawinięte ucho i mówi, żeby ona je przechowała. Teraz jest wersja taka, że to ucho to nie jest całe ucho, to nie było całe ucho, tylko fragment małżowiny. Druga wersja jest też taka, to znaczy przynajmniej niektórzy to sugerują, że wcale to nie jest tak, że Vincent sam siebie okalecza, tylko że Gauguin, który przywiózł szpadę ze sobą, a ponoć był bardzo dobrym żelmierzem, po prostu odciął mu tą szpadą kawałek ucha, natomiast samą szpadę wyrzucił do Rodenu. Jak było naprawdę, to my tego nie będziemy mogli dociec, natomiast wersja historyczna, utarta wersja w historii sztuki jest taka, że to jednak Vincent van Gogh sam się targnął i okaleczył i pozbawił tego ucha, co też było przyczyną tego, że musiał wylądować w szpitalu, ponieważ rano został znaleziony przez Gauguina, był cały broczył krwią, był nieprzytomny i leżał nieopodal łóżka, no i został zabrany do szpitala w Warmii. Epizod tego samookaleczenia no jest traumatyczny i w sensie opowieści takich i zarówno tych opisanych, ale i filmowych, no jednym z najbardziej, że tak powiem, znanych. Natomiast trzeba wspomnieć, że w tym okresie, w 1888, Vincent maluje genialne obrazy. Te obrazy to jest Gwiaździsta noc nad Rodenem oraz pokoje, sypialnie Vincenta van Gogh w kilku wariantach. Ta Gwiaździsta noc nad Rodenem to jest obraz malowany, który rozpoczyna zupełnie coś nowego, ponieważ dalej no, jest impresjonistyczny i jest malowany krótkimi pociągnięciami pędzla charakterystycznymi dla impresjonizmu. Niemniej jednak staje się w pewnym sensie już nie tyle z jakąś próbą odwzorowania rzeczywistości, a w pewnym sensie rzeczywiście jest kalką, szczerą, przezroczystą kalką emocjonalności artysty, który doznaje doznań emocjonalnych w nocy, malując w nocy bezpośrednio nad rzeką. W tym momencie urywa się horyzont, w tym momencie niewiadoma jest granica między wodą a ziemią, no i przede wszystkim pojawiają się sławetne rozbłyszczenia za pomocą rozgwiażdżonych tych gwiazd bardzo mocno pulsujących, właśnie jak słońca, bo przecież gwiazdy to są słońca. Pojawiają się już zakola, pojawiają się wibracje, czyli można powiedzieć, że pojawia się struktura zatomizowana, która rozbija płaszczyznę na takie elementy fizykalne i zjawiskowe. Natomiast pokoje, sypialnia pokoje to są takie loga Vincenta van Gogha, to są kolorystyki jego żółcie właśnie, przepiękne meble, które są w pewnym sensie no, skromne, a przez niego namalowane bardzo fakturowo, bardzo zamaszyście, trochę złamana perspektywa. No, są to po prostu obrazy przeurocze, które wskazują na skromność tych pomieszczeń, na to, że to były też pomieszczenia w gruncie rzeczy pracowniane, wszędzie wiszą obrazy. Towarzyszą tego sławetne krzesła, które później Vincent van Gogh jeszcze namaluje jako pojedyncze krzesła. No, ale też pojawiają się w tym 1888 i właśnie w 1888 sławne słoneczniki, które są teraz sprzedawane za tak wielkie pieniądze. Jest to 10 albo około 10 wersji tych słoneczników, które specjalnie Vincent van Gogh namalował na przyjazd Gauguina, ponieważ pragnął tymi słoneczniakami ozdobić jego pokój. Do tego stopnia przeżywał ten jego przyjazd, do tego stopnia chciał, żeby to spotkanie dwóch artystów wypadło okazale i bardzo artystycznie. Po krótkim pobycie w szpitalu Vincent powraca do żółtego domu. Gauguina już nie ma, bo on spakował manatki i po prostu wyjechał błyskawicznie po incydencie samookaleczenia. Vincent maluje wtedy dwa też sławne obrazy, dwa krzesła, o których też
wokół której też jest dziwna interpretacja. Niektórzy twierdzą, że nawet erotyczna, seksualna, z podkładem seksualnym. Jedno krzesło jest bardzo skromne, to jest krzesło Vincenta van Gogha, gdzie jest tylko i wyłącznie fajka, natomiast krzesło Gogena, no to jest krzesło ze świecą stojącą na sztorc. Wiadomo, może być kojarzone z męskością, z jakimś elementem właśnie takiej siły fizycznej i tak dalej. No, być może ta interpretacja jest słuszna, trudno mi o tym powiedzieć. W każdym razie jest jedną z interpretacji tych dwóch przepięknych obrazów. Dwa następne obrazy, które Vincent maluje w tym samym czasie, jak gdyby z marszu, to są dwa wspaniałe autoportrety. Jeden to jest autoportret z odciętym uchem i z owiniętym twarzą bandażem. Jest to Vincent przedstawiony na tle jakiejś japońskiej prawdopodobnie grafiki w zielonym płaszczu, w grubej czapce futrzannej. A drugi jest znowu przedstawieniem Vincenta na czerwonym tle i jest to Vincent z fajką. Ten drugi jest bardziej ekspresywny poprzez ten owe czerwone tło. Ten okres takiego jak spokoju jakiegoś pozornego trwa w zasadzie krótko, ponieważ Vincent ma momenty takiej dwubiegunowej prawdopodobnie choroby, to znaczy popadania w euforię, ale i popadania w stan skrajnej depresji. Ma też jakieś wizje, no wizje religijne i on je też maluje. Popada w jakieś paranoje. W związku z tym ląduje znowu w szpitalu i w tymże szpitalu przebywa, a mieszkańcy Arles, około 30 mieszkańców, sąsiadów Vincenta, pisze petycję do władz miejskich o to, żeby usunąć, albo przetrzymywać w szpitalu, albo usunąć tego szalonego rudzielca, ponieważ uznają, że jest on groźny dla społeczeństwa. Policja wszczyna śledztwo, zamyka żółty dom, natomiast po pewnym czasie władze miejskie uznają, że to jest zupełna pomyłka. Vincent nikomu w niczym nie grozi, uznają swój własny błąd, no tyle tylko, że artysta już w tym momencie jest zupełnie zbrukany, zupełnie unieszczęśliwiony, zupełnie wyalienowany ze społeczeństwa. No i można sugerować, że w gruncie rzeczy to te niefortunne bardzo traktowanie Vincenta van Gogha powodowały coraz większą chorobę tego artysty. Wszystkie te niefortunne zdarzenia powodują, że Vincent z własnej woli postanawia zostać pensjonariuszem szpitala dla psychicznie chorych w Saint-Rémy. Temu sprzyja oczywiście również jego brat Theo, ponieważ uznaje, że to jest to rozwiązanie. Prosi tylko w liście do władz tego szpitala, czy też uzgadnia z władzami tego szpitala, aby Vincent mógł wychodzić i malować i aby mógł od czasu do czasu skorzystać z wina. No i to w zasadzie wszystko. On ma do dyspozycji dwie skromne cele. Jedna to jest cela z łóżkiem, druga to jest taka quasi pracownia. To jest jego miejsce bytowania, natomiast okres jest bardzo płodny. Maluje przepiękne obrazy pszenicznych pól z cyprysami oraz przepiękne gaje oliwne. To są obrazy, gdzie już w pełni widać pociągnięcia pędzla, które są faliste, które są zjawiskowe, które są właśnie, jak już wam przedtem mówiłem, takie zatomizowane, przypominające możliwość chwycenia po prostu zjawisk fizykalnych. Nieprawdopodobnie poetyckie, kolorystycznie są to piękne zielenie, wspaniałe żółcie. Jest to Vincent w pełnym rozkwicie. No, Vincent, który jest już dojrzałym, wspaniałym artystą uformowanym, który jest rozpoznawalny w zupełności. No i to jest ten okres szpitalny, który w zasadzie można uznać za okres szczęśliwy, no bo w gruncie rzeczy tak spełniony i tak jak gdyby zobrazowany swoimi dziełami. W 1889 roku powstaje obraz rewolucyjny zupełnie, jest to Gwiaździste niebo. To jest obraz, o którym można powiedzieć, że jest rewolucją
w malarstwie. To nie jest obraz jeden z wielu Wincenta. To jest obraz, który po prostu w pewnym sensie przestaje być obrazem impresjonistycznym. Dalej są krótkie pociągnięcia pędzla, ale generalnie to już nie jest jakieś studium natury. To jest po prostu ekspresywne wyobrażenie nocy, gdzie widzimy takie zawirowania tego nieba, jakie towarzyszą prawdopodobnie czarnym dziurom w kosmogonii. Wszystko tam wiruje, wszystko się obraca, wszystko pulsuje, wszystko jest niespokojne, wszystko jest ekspresywne i wszystko jest złowieszcze. Ten krajobraz jest po prostu apokaliptyczny i znamionuje powstanie ekspresjonizmu. W tym momencie trzeba powiedzieć o jednym epizodzie, który jest wręcz sensacyjny w życiu Vincenta van Gogha. W 1890 roku odbyła się wystawa w Brukseli grupy 20, na którym został sprzedany jedyny obraz, który kupiono za życia artysty. Była to czerwona winnica kupiona za 400 franków przez Annę Boch na wystawie w Brukseli. Również ukazał się artykuł w paryskiej prasie po Salonie Niezależnych, gdzie Vincent pokazywał 10 obrazów, omawiający jego twórczość, no i zaczynający się tym, że mowa jest, mówił autor, mowa jest o artyście świadomym, artyście, który rokuje wielkie nadzieje, artyście, który początkuje coś nowego, artyście, na którego warto zwrócić uwagę. No to powoduje wielkie zadowolenie Theo van Gogha, Marchanda. Natomiast sam Vincent ma wychodziło pewien dystans do tego wszystkiego, mówiąc, że artysta chwalony, artysta dobrze opisywany, ma po prostu skłonności do tego, żeby zaprzestać się buntować, żeby zacząć po prostu odcinać kupony, zacząć prowadzić wygodniejsze życie, no i przestaje się o rzeczy być ambitnym artystą. Tak twierdził Vincent van Gogh. Pojawił się w Paryżu, pojawił się u swojego brata Theo w 90 roku, poznał jego żonę Johannę, poznał synka ich, który się właśnie narodził, namalował dla nich wspaniały obraz, obraz przedstawiający jeden z drzewo, bodajże jabłkowca, ale nie jestem pewien. Piękne drzewo dla synka Theo i Johanny. I postanawia wyjechać na północ do kolonii artystycznej w Auvergne. Poleca mu to jego przyjaciel Pissarro, mówiąc, że zaopiekuje nim się bardzo interesujący i bardzo nietradycyjny i niekonwencjonalny doktor Paul Gauchet. Tenże doktor to jest nie tylko doktor, ale również zbieracz sztuki impresjonistycznej, znawca tej sztuki, wielbiciel, koneser. No więc Vincent jedzie do, nie dość, że jedzie do kolonii artystycznej, to jeszcze jedzie do wspaniałego fachowca. Ten okres również jest bardzo płodny, powstaje tam 70 obrazów, najczęściej krajobrazów. Niemniej jednak w okresie ten Vincent zaczyna też doznawać tych swoich depresywnych, niestety bardzo krańcowych stanów psychicznych. Popada w depresję bardzo mocno. I 23 lipca wychodzi rano malować w plenerze. Maluje złowieszczy obraz, to jest obraz przedstawiający pole pszenicy z krukami, o którym niektórzy mówią, że jest obrazem nihilistycznym, że jest obrazem obłędu, że jest obrazem po prostu koszmarnym, którym nie wiadomo już, czy autor maluje pędzlem, czy rękoma. Wszystko jest tak mięsiste, zawiesiste, wszystko właśnie wiruje, a temu wszystkiemu towarzyszą te kruki namalowane właśnie takimi krótkimi pociągnięciami pędzla, które zawsze znamionują w tych symbolicznych odniesieniach coś, co może się skończyć tylko i wyłącznie tragedią. W obrazie tym pośrodku jest droga kręta, która prowadzi w gruncie rzeczy donikąd, urywa się gdzieś tam, niektórzy mówią, że prowadziła symbolicznie do śmierci.
Wincent namalował ten obraz, później jeszcze namalował parę innych, ale tylko parę innych, między innymi kościół w Auvers i starca pogrążonego w smutku w Auvers. A 23, bo ja tutaj się przepraszam, pomyliłem, 23, czyli przedtem nastąpiło namalowanie pola z krukami, a 23 powraca z pól w pocichu, idąc na górę, nic nie mówiąc. Jednym słowem tylko mówi gospodyni, bo jest bardzo spóźniony, i gospodarzowi, że jest po prostu poszczelony. No więc oni są w szoku, on idzie na górę do siebie, oni po pewnym czasie idą tam do niego, żeby jednak wiedzieć, o co w zasadzie chodzi, i znajdują go po prostu powykręconego w konwulsjach bólowych, zatopionego we własnych ramionach w łóżku. Okazuje się, że Wincent jest ranny w brzuch. Na pytanie, jak to się stało, odpowiada, że się poszczelił i że ma nadzieję, że zrobił to bardzo skutecznie i sensownie. To jest wersja, którą znowu znamy z opisów, ponieważ inna z tych wersji mówi, że Vincent van Gogh utrzymywał kontakty z miejscowymi młodzianami. A jeden z nich, tych młodzian, to był człowiek, który bardzo udawał kowboja, chodził przebrany za kowboja, widziano go z bronią. No i jest wersja, która mówi, że po prostu w trakcie szamotaniny jakiejś, a więc widywano ich niejednokrotnie, tych młodzianów z tym Wincentem, i w trakcie szamotaniny został po prostu przypadkowo poszczelony, a chcąc, nie chcąc mu robić kłopotów, wziął cały ten poszczał na siebie. No i na tym następuje koniec, śmierć Wincenta w ramionach Teo. 29 umiera o 1:30 w nocy, następnego dnia się odbywa pogrzeb. Uczestniczą w tym artyści tej miejscowej kolonii, ci, którzy zdołali dojechać z Paryża. Towarzyszył temu też skandal, ponieważ uznano, że Wincent jest samobójcą, więc miejscowy ksiądz nie chciał dokonać tego procesu pochowkowego, ale zrobił to ksiądz z innej miejscowości. No i w ten sposób po prostu kończy się tak dramatycznie i tragicznie życie Wincenta van Gogha. Jak wiecie, mowa była o jednym z największych malarzy w historii sztuki światowej. Paradoks polega na tym, że słoneczniki kupowane są za 30 milionów dolarów, a żaden z obrazów Vincenta van Gogha nie został, jeden został sprzedany, a tylko jeden został sprzedany za życia artysty. Po śmierci Vincenta Teo przeżył to strasznie, miał udar, bodajże w ciągu 2 lat umarł. I został pochowany w tym samym grobie, to są 2 piękne kamienie. Jeden kamień jeden kamień znakuje Wincenta, a drugi znakuje Teo. To jest ich grób w Auvers. Natomiast żona Teo, Joanna, wzięła sobie za punkt ambicjonalny, zając się spuścizną artysty. Podobno w tym byłym domu Teo, te obrazy były wszędzie, na szafach, w toalecie, na korytarzu, ponieważ mowa jest o blisko 700-800 obrazów, które ona zgromadziła i które przechowywała w mieszkaniu. Doprowadziła do wystaw Wincenta, doprowadziła do wydrukowania listów Wincenta. Ona przyczyniła się w gruncie rzeczy do rozpropagowania sztuki Wincenta van Gogha. No więc można powiedzieć, że biedny, cierpiący, ale prowadzący bardzo intensywne i krótkie 37-letnie życie Vincent van Gogh został po prostu opromieniony sławą, niestety pośmiertnie. Mamy muzea, mamy po prostu książki, filmy, wspaniały film z Douglasem, prawda, chyba pod tytułem Pasja, teraz te animacje, które były nominowane do Oscara Hollywoodzkiego. Więc mamy do czynienia z opisanym artystą, wydawać by się mogło spełnionym artystą, a jednak paradoks polega na tym, że jego życie było tak kruche, nieszczęśliwe, że po prostu zrobiono bardzo wiele w jego życiu, i to w przypadku, kiedy był misjonarzem, w przypadku, kiedy właśnie postanowił być artystą, aby nie był spełniony i aby nie zaznał szczęścia. No, dziękuję wam bardzo za wysłuchanie tych krótkich pogadanek.
I zapraszam na następną, która będzie związana z wpływem Vincenta van Gogha na sztukę XX wieku, no, czyli będzie dotyczyła przede wszystkim ekspresjonizmu i już nie tyle van Gogha, co artystów, którzy poszli podobną drogą. Dziękuję. Of loss.